Witam Was w kolejnym odcinku. Jakiś czas temu kupiłam teratanowe krzesło i tak ponad rok czasu czekało na transformację. Ratan jest w bardzo dobrym stanie, natomiast reszta jest trochę odrapana i krzesło zostanie przemalowane na kolor Bold White. Ma mały słoiczek farby kredowej, dokładnie jest 100 ml i myślę, że tyle wystarczy do pomalowania takiego jednego krzesła. Farby kredowe w ogóle nie śmierdzą, więc można nimi bez problemu malować wewnątrz i bardzo szybko schną. Nałożyłam na razie tylko jedną cienką warstwę farby, ale nie jest to efekt, który chciałam uzyskać, więc nałożę jeszcze jedną, bardzo cieniutką, żeby nie powstały zacieki. Po około godzinie farba jest już całkowicie sucha, więc mogę zacząć ścierać krawędzie bardzo drobnym papierem ściernym. Ale trochę to się kruszy i muszę to zrobić na podwórku, więc później pokażę Wam efekt końcowy. Skończyłam delikatną przecierkę krzesła. Odkurzyłam je porządnie odkurzaczem ze szczotką na końcu, żeby pozbyć się całego pyłku, który powstał podczas tego procesu. I będę teraz woskować bezbarwnym woskiem. Jeżeli chodzi o farby kredowe, to nałożenie wosku jest tutaj niezbędne, ponieważ musi się połączyć z farbą i scalić to wszystko, utwardzić. Inaczej bez położenia wosku, po prostu jeżeli wzięlibyśmy mokrą szmatkę, moglibyśmy zetrzeć całą farbę i cała praca poszłaby na marne. Dlatego nałożenie wosku takim dużym pędzlem jest niezbędne. Ale przynajmniej nie trzeba szlifować drewna ze starej farby. Bardzo dokładnie pokryłam całość bezbarwnym woskiem. Teraz gdzie niegdzie w miejscach nałożę brązowy, ciemny. Smaruję go, żeby uzyskać efekt postarzenia. Potrzeba kilku tygodni, żeby farba z woskiem utrwaliła się solidnie. Myślę, że to krzesło wyglądałoby idealnie w dziewczęcym pokoju.